Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy. Powiedział kiedyś pewien poeta, nawet nie będę przytaczał jego nazwiska, ponieważ to w swojej epoce znany gorszyciel i hedonista. Czy rzeczywiście tak jest, że jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest, jak podpowiada wujek Google, ulec jej? Jak sobie wygooglujecie powiedzonka o pokusie, aforyzmy lub jakieś tam przysłowia, to jedno z najczęściej powtarzających się to właśnie to. Najlepszym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej. I wiecie, ludzie w te kłamstwa wierzą. Skąd wiemy, że wierzą? Dlatego, że je powtarzają. A jak mawiał klasyk, kiedy 1000 razy wypowiesz kłamstwo w uszach ludzi, ujdzie to za prawdę. Pokusa to bardzo trudne do opanowania pragnienie. Pragnienie zrobienia czegoś zwykle zakazanego, niewłaściwego, moralnie nagannego. Chciałbym, byśmy się zmierzyli z tym potworem dzisiaj. Otwórzcie więc proszę list Jakuba, 1 rozdział. Przeczytamy od 12 do 18 wersetu. List Jakuba, 1 rozdział od 12 do 18 wersetu. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Tytułem tylko wstępu nadmienię, że kiedy Jakub rozpoczął swój list, to najpierw rozpoczął go od dotknięcia pewnych problemów, które przychodzą do naszego życia z zewnątrz. Jakub omawiał wcześniej próby, które brały swój początek w różnych okolicznościach zewnętrznych, które wydają się nam niczym zdarzenia losowe, takie nagłe, nieprzewidziane doświadczenia. I jego konkluzją było to, że ci, którzy wiernie wytrwają w tych trudnych doświadczeniach, otrzymają wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. I ten werset 12 właściwie jest łącznikiem między tym, co powiedział Jakub już, a tym, co przeczytaliśmy dzisiejszego poranku. Jest to taki spójnik pomiędzy tym, co zostało powiedziane, a co nastąpi dokładnie teraz. I w naszym fragmencie widzimy, że Jakub przechodzi do prób, których źródłem już nie jest to okoliczności zewnętrzne, to co z zewnątrz przychodzi do nas, ale źródło jest wewnątrz każdego z nas. I tak jak powiedziałem, doświadczenia wiary w naszym życiu przytrafiają się wcale nie tak rzadko, ale przychodzą też pokusy. A jedno i drugie okazuje się, że może mieć wiele ze sobą wspólnego. W samej tylko Grece nowotestamentowej dla opisu pokus i prób użyte zostało jedno i to samo słowo. To w naszym języku ojczystym mamy dwa różne słowa, czy też więcej synonimów. Doświadczenie, próba.
i w odróżnieniu pokusa. W grece jest jedno słowo peirasmos, które można w zależności od kontekstu tłumaczyć tak albo tak. Zawsze, kiedy stajemy w obliczu jakiejś próby, to wtedy nie można uniknąć konfrontacji z różnymi wyborami. Dotykają one naszych zasad radzenia sobie w różnych doświadczeniach, ale dotykają też naszych wewnętrznych skłonności. I w takich sytuacjach możesz wybrać drogę wskazaną ci przez Boga, jeśli brakuje ci mądrości, Jakub powiedział, proś Boga, a będzie ci dana bez wypominania ta mądrość. Tylko nie bądź chwiejny jak chorągiewka, jak fala miotana tu i tam. Ale co w sytuacjach, w których mamy inny rodzaj doświadczenia, tego z wewnątrz, natrętna myśl, pokusa, pragnienie zrobienia czegoś niewłaściwego, zakazanego, moralnie nagannego. Albo wybierzesz drogę wskazaną ci przez Boga, albo ulegniesz pokusie i pójdziesz w innym kierunku, czy ci się to podoba, czy nie. Więc jak reagujemy na pokusy? Kto ponosi odpowiedzialność za istnienie pokus? Jaka jest natura pokusy? Jakie są konsekwencje poddawania się im? Spójrzmy na 13 werset. Od niego zaczniemy. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga. Jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy od złego, ani sam nikogo nie kusi. Tu w przekładzie Biblii Warszawskiej, z której korzystam, troszkę niefortunnie użyto słowa wystawiony na pokusę. Pozostałe przekłady używają troszkę innych sformułowań. Na przykład Biblia Tysiąclecia, kto doznaje pokusy, niech nie mówi. Biblia Gdańska, kto bywa kuszony, niech nie mówi. Albo dosłowny przekład, nikt, kto przechodzi przez próbę, niech nie mówi. I myślę, że tłumacze Pisma Świętego tak nieprzypadkowo jednak użyli tego słowa wystawić. Może to jest takie uwypuklenie pewnego problemu, bo wiecie, można kogoś wystawić do wiatru. Można wystawić kogoś na tacy. Można wystawić kogoś w sensie sprzedania, zdradzenia. A zatem znajdujemy tutaj jakby taki pierwszy punkt tego rozważania. Nie zwalaj na Boga, kiedy jesteś kuszony, kuszona. I to może być zastanawiające, że najbardziej naturalną reakcją człowieka, gdy popełnił grzech, nie jest zaprzeczanie temu, co się stało, ale usprawiedliwianie się poprzez często zwalanie winy na okoliczności, które feralnie się tego dnia złożyły, tak niefortunnie, albo może na kogoś innego. Gdyby nie on, gdyby nie ona, to pewnie bym tego nie zrobił, to pewnie bym tego nie zrobiła. I wiecie, nie trzeba być jakimś specjalistą do psychologii, żeby zauważyć, że jest to niemal życiowa zasada radzenia sobie w takich sytuacjach. Taka jest powszechna reakcja ludzi, żeby zwalić winę na kogoś innego, na coś wokół nas, co akurat się sprzysięgło przeciwko nam. Albo przynajmniej pomniejszyć swój udział w tym, co się zdarzyło, co jest naganne. I zobaczmy, że nawet małe dziecko, które kiedy zawini, to gdy konfrontujemy to dziecko z tym, co zrobiło, to rzadziej mówi, to nieprawda. A częściej usłyszycie, to nie ja, to on. Bo on mi zrobił to, bo ona mi zrobiła tamto. I oczywiście małe dziecko, więc śmiejemy się, staramy się korygować, ale to dziecko kiedyś wyrośnie i już nie będzie nam do śmiechu, kiedy przyjdą poważniejsze sytuacje. Dlaczego ludzie reagują w taki sposób? Dlaczego próbują zawsze pomniejszyć problem, znaleźć usprawiedliwienie dla siebie za swój zły czyn? By odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy choćby sięgnąć do pierwszej historii Biblii. Gdy spojrzymy na grzech człowieka w Edenie, to odpowiedź się sama jakby narzuca. Zobaczcie, Ewę skusił szatan. Zgrzeszyła przecież z własnej woli.
Diabeł nie zmuszał jej do zrobienia tego, co ona uczyniła. Mimo tego obarcza ona winą właśnie diabła za to, co się stało. Mówiąc literalnie węża, tak? No ale skąd on się tam wziął, skoro wszystkie stworzenia, które Bóg powołał do istnienia, no to są te w ogrodzie Eden. To może pośrednio trzeba by zapytać Boga. Może Ty, Boże, nie wszystko bardzo dobrze stworzyłeś. Może to Ty jesteś praprzyczyną i tym ostatecznie winnym. A Adam został skuszony przez Ewę i też dopuścił się tego samego grzechu. Zjadą, kolokwialnie mówiąc, na jednym wózku. On również usiłuje usprawiedliwić się. I pozornie, kiedy przeczytacie tamten tekst, to wydaje się, że zwala winę za to, co się stało na Ewę, no bo przecież cofnij film do początku, to ona mi dała i jadłem. Ale faktycznie stara się obciążyć odpowiedzialnością Boga. No bo mówi, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. A więc zastanówmy się, skąd ona się tu wzięła. Może nie wszystko, Boże, co uczyniłeś, było bardzo dobre. I zobaczmy, Bóg od pierwszych dni istnienia ludzkości był pośrednio albo bezpośrednio, albo okrężnymi drogami, jakkolwiek był obwiniany za grzechy świata. Ludzie stwierdzają w ten czy inny sposób, że ostatecznie nie są odpowiedzialni za to, co zrobili. Bóg ich takimi uczynił. Bóg to wszystko tak stworzył. Albo mówią, że do nich dopuścił coś, aby stało się to, co się stało, to, co było nieuniknione. Więc on jest odpowiedzialny za niedoskonałości mojego ciała, mojej psychiki, mojego otoczenia, moich przyjaciół, towarzystwa, w którym się obracałem, czy też nawet mojego kraju, który jest taki, a nie inny, jakbym sobie wymarzyć chciał. Gdybym był w innej sytuacji, gdybym żył w innym miejscu, gdybym znalazł się o pewnej porze gdzieś indziej, to bym nie zgrzeszył. Czyżby? Po drugie, chociaż bezpośrednio nie widzimy tego w rozważanym fragmencie, trzeba powiedzieć, że czasem ludzie zwalają winę na samego diabła. Mówią, diabeł sprawił, że to zrobiłem. Kto może nieustannie zwyciężać kogoś takiego jak kusiciel? Wirtuos wszelkiego zła i zwiedzenia. O gdyby go nie było, to pewnie wytrwałbym w niejednej próbie. Nie uległbym pokusom. No ale ktoś go powołał do istnienia. Ktoś pozwolił mu mieć przystęp do mojego życia. Któż to taki? Nie padnie to z naszych ust. Ale wiemy, że to Bóg. Bóg ponownie odpowiedzialny. Bóg na ławie oskarżonych. Widzimy więc, że wszystkie wykrętne rozważania człowieka prowadzą konsekwentnie go do oskarżenia ostatecznie Boga za to, co się stało. I kiedy winą za zło w naszym życiu obarczymy Boga, według słowa, według Biblii, to staje się bluźnierstwem. Stary Testament ujmuje to jeszcze jednym słowem, że jest to kuszenie Boga. A więc jest to próbą sprowokowania Boga, aby wreszcie czynił inaczej niż dotąd. By w końcu był sprawiedliwy, by w końcu okazał się święty, by w końcu był bez winy, by w końcu był takim, za jakiego się podaje. Izrael na pustyni kusił Boga. To znaczy, co oni robili? Obwiniali Boga za to, że ich próby się wzmagają, że się nie kończą. Przypisywali Bogu to, że wystawił ich do wiatru, że ich zdradził. Gdy go najbardziej potrzebowali, on ich pozostawił. Może w końcu coś zrobi wobec nas. Wylewali to przed Mojżeszem. Opowiadali nawet, że byłoby lepiej pozostać im w Egipcie, niż poginąć tam na pustyni. I przypisywali Bogu nikczemne intencje, że to jest jakiś przemyślany plan, że wylądują w tak strasznym miejscu jak to.
I teraz muszą znosić te wszystkie udręki. Chociaż mówili to w obliczu wielkich prób, ulegali pokusom, aby czynić Boga przynajmniej współwinnym pozostawania w tym piekle, w jakim się znaleźli. Taka była pustynia. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 7 werset. I nazwał Mojżesz to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc, czy jest Pan pośród nas, czy nie. Czy nigdy nie zdarzyło się w podobny sposób nam spierać z Panem, kusić Go, prowokować do działania zgodnego z naszym poczuciem sprawiedliwości, z naszymi pragnieniami, obwiniać Go za nieszczęścia, za problemy, za taką, a nie inną drogę naszego życia. Zobacz, za każdym razem, gdy wprost albo ogródkami szukasz przyczyny zła w Bogu, musisz uważać, bo w ten sposób kusisz Boga, kusisz Pana. I myślę, że większość ludzi świadomie czy też nieświadomie to robi. Apostoł Paweł ostrzega Kościół, 1 Koryntian, jest to 9 rozdział, 9 werset i następne. Mówi, nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z rąk niszczyciela, a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Więc dlaczego obwinianie Boga jest z gruntu złą rzeczą? Dlatego, zobacz następny werset, dlatego, że Bóg nie stoi w jakimkolwiek stopniu za pokusą lub twoim upadkiem, kiedy uległeś pokusie, uległaś. A więc zobacz, 14 werset, albo ta druga część 13 może. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Bóg jest dokładnym przeciwieństwem zła. Pan Jezus nakazuje nam być doskonałymi, tak jak Bóg sam jest doskonały. Mateusz 5 rozdział, 48 werset. To jest miara. Bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, jak on sam jest święty, przypomina z kolei apostoł Piotr w swoim liście. 1 Piotra, 1 rozdział, 16 werset. A więc mamy już dwa przymioty. I jest kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. Bóg jest doskonały. Bóg jest święty. A więc bezgrzeszny, całkowicie czysty w swych intencjach, motywach, w działaniu, jest doskonały we wszystkim, co czyni i o czym myśli. Bóg nie jest jak człowiek. Nie zna uchybień, ani nigdy niczego nie przeoczył. O niczym nie zapomniał, niczego nie pominął. Jest bezbłędny w swoim działaniu. Dlatego czytasz, że wszelki datek dobry i dar doskonały zstępuje od Ojca Światłości. Bóg nie jest podatny na pokusy. Co to oznacza? To oznacza, że nie ma w nim żadnej ani krzty słabości, ani chwili zawahania, aby w ten sposób powstała jakaś możliwość, choćby nawet, żeby poddał się pokusie ludzkiej. Ani razu nie ugiął się, gdy go kusili Izraelici na pustyni. Konsekwentnie realizował swój plan, aby doprowadzić ich do ziemi obiecanej. Boga nie można skusić. Nazwijmy to na taką przysłowiową marchewkę, bo on nie jest chciwy. Nie pożąda, by coś dodać sobie, czego może mu jeszcze brakuje, aby przy okazji zabrać tobie, skoro masz. Jemu niczego nie brakuje. Jest kompletny. On może co najwyżej wyposażać. On jest suwerenny, oddzielony, całkowicie niezależny ode mnie, od ciebie. I wszystkie odpowiedzi, jakie otrzymywali od Boga w wyniku wstawiennictwa Mojżesza, tamci ludzie na pustyni, nie były spowodowane tym, że w końcu Bóg się ugiął. No nie miał wyjścia. Wiecie, tak jak strajkujący dzisiaj demonstranci pod Sejmem, w końcu rząd się ugina i zaprasza do rozmów, jak to nazywane jest, trójstronnych, tak? Czyli protestujący, związki i oni. Bóg się nigdy nie ugiął.
ale te wszystkie wydarzenia późniejsze wynikały z Bożej obecności, z Jego planu zbawienia, z miłosierdzia, jakie im okazywał, pomimo ich zachowania. Paweł w 1 liście do Koryntian, 10 rozdział, 4 werset mówi, że skałą, która im towarzyszyła, tym ludziom na pustyni, skałą, która im towarzyszyła, był Chrystus. Chciałoby się powiedzieć, że w każdej z ich tragicznych sytuacji było wyjście, było rozwiązanie. Byli skazani zawsze, w każdej najgorszej chwili na dobre zakończenie, na dobre wyjście z tej próby, bo towarzyszył im Chrystus, ale w żadnej nie okazali wiary. Spójrzmy na jeszcze jeden przykład doskonałości Pana. Mamy spory tekst na ten temat, nie będziemy go czytać, ale wiecie o tym, że Pan Jezus był kuszony na pustyni przez 40 dni. Przez diabła. I ten przystąpił do Niego i nieustannie kusił Go. Pokusy te były nad wyraz perfidne, bo szatan posługiwał się Słowem Bożym, przekręcając Boże zamysły. Nigdy jeszcze Syn Boży nie był przecież w ciele. Zatem diabeł przypuścił atak, doświadczając naszego Pana, sprawdzając, czy ta ludzka słaba powłoka, którą on już doskonale zna, czy ta ludzka słaba powłoka nie doprowadzi go do klęski tym samym wszelkiego planu Bożego. A przecież wiemy, że ofiara, którą później Jezus złożył, musiała być bez skazy, musiała być doskonała. Ale czy Jezus okaże się słaby, skażony tym samym, czym skażeni są ludzie? I mimo wielu dni Pan Jezus okazał się doskonały. Nie zgrzeszył, zwyciężył w pokuszeniu. Bóg nikogo sam również, czytamy w liście Jakuba, nie prowadzi do pokuszeń. Czytamy zaś w modlitwie pańskiej coś, co wydaje się jakby sprzeczne z tą myślą. Bowiem przekład Biblii Warszawskiej, Mateusz, 6 rozdział, 13 werset, czytam: i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. No znowu mamy do czynienia już drugi raz z niezbyt dokładnym tłumaczeniem tekstu greckiego na język polski. I to ma miejsce w Biblii, przekładzie Biblii Warszawskiej. W innym przekładzie, na przykład choćby, przekład Biblii Tysiąclecia, czytamy: i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Albo dosłowne tłumaczenie: spraw, byśmy ostali się w pokusie. Bóg nikogo nie wodzi, nie przywodzi, nie doprowadza do pokuszenia. A więc w tej modlitwie nawet, w modlitwie Ojcze Nasz, nie modlimy się o to, aby Bóg nie przywiódł nas do tego miejsca, zaniechał takiego działania, ale modlimy się, aby pozwolił nam uniknąć pokus, abyśmy mogli zwyciężyć w pokusach i aby On zbawił nas w tak trudnej chwili, w takiej próbie od tego, co na nas przyszło. Aby nas wyzwolił, aby dał zwycięstwo, abyśmy nie ulegli. A więc zobaczcie, skoro Bóg nie jest autorem pokus, sam nikogo nie kusi i nie przywodzi do pokuszenia, skoro nie jest w jakimkolwiek stopniu winny temu, że upadamy w pokusach, albo nawet temu, że istnieje pokusa, to trzeba sobie zadać ważne pytanie. No to jakie mogłoby być źródło, prawdziwe źródło pokusy? Skąd biorą się pokusy? Śpieszę nam z odpowiedzią, 14 werset. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. I chociaż diabeł jest w Biblii nazwany kusicielem, nie widzi potrzeby Jakub w tym miejscu, aby jego osobie tutaj przypisywać pokusy, aby szukać w nim źródła ludzkich pokus. Diabeł zresztą nie jest Bogiem, a więc nie jest wszechobecny. Nie byłby w stanie kusić wszystkich, choćby tylko nas, jednocześnie w jednym czasie, w jednej chwili. Ta przyczyna jest gdzie indziej. Jakub mówi, że główny powód istnienia pokusy jest w nas, w naszym wnętrzu. Ludzka pokusa ma swoje źródło we wnętrzu każdego z nas. Oczywiście, że on jest świadom, Jakub, kiedy to pisze, że istnieje diabeł, istnieje kusiciel,
4 rozdziale powie, że mamy się zbliżyć do Boga, a kusiciel, diabeł ucieknie od nas. To wszystko prawda. Ale nie mówmy o wyjątkach, one są, istnieją. Porozmawiajmy o zasadach, o czymś bardzo powszechnym. Pokusy biorą się z naszego wnętrza. Prawdziwym sprawcą naszych nieszczęść są złe pragnienia, nazywane tutaj pożądliwościami, które nas pociągają i nęcą. Skąd to się tam wzięło w naszym wnętrzu? Wiecie, gdyby one były takie straszne, takie rogate, takie z piekła rodem, ucieklibyśmy od nich, przerażeni. Ale one wydają się godne pożądania, jak owoc, który zerwała Ewa w ogrodzie Eden. Pociągają, nęcą. Otóż diabeł, kusząc pierwszych ludzi, gdy doprowadził ich do upadku, wprawił w ruch pewien mechanizm, który działa niczym takie perpetuum mobile, czyli z łaciny coś, co jest wiecznie wprawione w ruch. I ciało człowieka zostało skażone grzechem, a natura Adama została przekazana następnym pokoleniom. I coś złego stało się także z wolą człowieka. Już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 6 rozdziale, 5 i 6 werset czytamy: a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Innymi słowami powtarza tą myśl apostoł Paweł w liście do Rzymian, 3 rozdział, 10 werset i następne. Mówi: jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga, wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego, grobem otwartym jest ich gardło, językami swymi knują zdradę, jad żmi pod ich wargami, usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości, nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni przed ich oczami. Straszny opis. Myśli oraz dążenia serca człowieka są ustawicznie złe. W wyniku czego? Wszyscy zboczyli, a razem stali się dla Boga nieużytecznymi. Nie masz kto by dobrze czynił, w znaczeniu doskonale. Nie masz ani jednego. No my to raczej byśmy sobie chyba lepszą opinię wystawili, ale taka jest Boża opinia o człowieku, który upadł. I może taki przykład dla wyjaśnienia, dawno, dawno chyba go podawałem, bo jest chyba taki dla mnie najbardziej wymowny. Kiedyś ktoś zaprosił mnie na jazdę próbną samochodu z zamiarem, że może bym się tak napalił i go kupił. To był wówczas kultowy model na naszych drogach, to 25 lat wstecz. To był kultowy model Audi Quattro 80. To wiecie, dzisiaj klasyk. Miał niezłe przyspieszenie jak na tamte czasy. Był bardzo wygodny. Przejechałem się nim, a jak? I zauważyłem jedną rzecz w trakcie jazdy, że kiedy puszczę kierownicę, to ten samochód po prostu leci w prawo. No więc załapałem, że niestety niedawno ten samochód musiał mieć jakiś wypadek i został sprzedany. Wiadomo skąd, dokąd, czyli stamtąd do Polski. W tym kierunku tylko samochody lecą. No ale były atuty. Słuchajcie, to piękny lakier. Czerwony, piękny lakier. Auto było pachnące, a jak? Jeździło szybko. Siedziało się w nim niesamowicie wygodnie. Taki jakby ulany był do mnie. Miało wszystko, o czym wtedy mógłbym pomarzyć jako tam 25-latek. No tylko skręcało w prawo. Jak puścisz kierownicę, po prostu skręcało w prawo. I trzymało się drogi. Drugi raz jednak nie chciałem już nim jechać, bo pomyślałem sobie, że poważny wypadek tam się wydarzył, a sprzedawca nie chce o nim powiedzieć, nawet pomimo tego, że go znałem. I drodzy, może to jest jakiś nieudolny obraz, ale czymś podobnym w nas są złe pragnienia, te złe ambicje, które powodują, że jesteśmy nieużyteczni dla Boga. I dopóki trzymasz w ręce czy rękę na kierownicy, wydaje ci się, że jest wszystko w porządku. Ale to ciągle jest w nas. Gdy puścisz kierownicę,
jeśli sobie na to pozwolisz, to doprowadzi cię to do wypadku. I najlepszym, najbardziej powszechnym sposobem zdjęcia rąk z kierownicy, wiecie co jest dzisiaj? Nadużywanie alkoholu. Ale jest wiele innych używek, które zacierają granice między tym, co dobre, a złe. Które stępiają naszą trzeźwość umysłu. Czemu bowiem ktoś ulega, tego staje się niewolnikiem, mówi apostoł Piotr, drugi list Piotra, drugi rozdział, 19 werset. Są inne używki. Uleganie tym wszystkim pokusom prowadzi do realnego niewolnictwa. Jakie to są inne, te najbardziej powszechne? Może was zaskoczy, a może nie. To jest władza, seks i pieniądze. Choćby dwa klasyczne teksty, że przytoczę. Z tematu pieniądze. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej, tu macie to realne niewolnictwo, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowiecze Boży, mówi Paweł, unikaj tego. I ciąg dalszy tam mamy. Więc macie pierwszą używkę ludzi. Ta z tak zwanego świata tabu. Ano, proszę bardzo, Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 26 werset. Odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć, cóż za objawienie, jest kobieta, której serce jest pułapką i siecią, a ręce więzami. Kto się Bogu podoba, ten ujdzie przed nią, lecz kto grzeszy, tego ona usidli. A więc jest też taki rodzaj zniewolenia, który też prowadzi do pułapki i sieci i do bezsensownych cierpień. No i władza. Na władzę choruje wielu ludzi. Tak było, jest i będzie. Krótko mówiąc, niektórym władza się myli z pychą. A Biblia mówi, i to już z pamięci możemy zacytować, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Zobaczcie, jak wiele jest pokus, jak wiele jest takich używek, z powodu których możesz zdjąć ręce z kierownicy samochodu, który cię zaprowadzi do rowu. Po prostu zjedziesz z drogi i rozbijesz się. To dlatego Boże Słowo nas wszystkich nazywa nieużytecznymi. To dlatego czytamy, że wszyscy zbłądzili, że wszyscy stali się takimi ludźmi, że nikt tak na dobrą sprawę nie szuka Boga, bo każdy z nas jest z natury, mówiąc obrazowo, prawoskrętny, bo to moje auto w prawo skręcało. Wszyscy jesteśmy samochodami jakby po wypadku. Mamy uszkodzony układ kierowniczy. Już nigdy nie będzie tak samo. Nie ma ani jednego, który by nie chybił celu, który zamierzył dla człowieka Bóg. Z greki hamartia znaczy chybić celu. Więc źródłem pokus jest ten stary człowiek w nas, który upadł w ogrodzie Eden i postanowił usprawiedliwiać się, zwalając winę na Ewę, na Boga. Ten stary człowiek przez apostoła Pawła nazywany jest w 1 liście do Koryntian pierwszym Adamem. 15 rozdział 45 werset. I tam też czytamy, że wszyscy w Adamie umierają, lecz w Jezusie Chrystusie zostają ożywieni. 1 Koryntian, 15 rozdział, 22 werset. Więc jako chrześcijanie zostaliśmy ożywieni w Chrystusie. Jednak problem w tym, że nadal mamy w sobie tą starą naturę pierwszego Adama, którego dążenia i myśli serca są ustawicznie złe. Co z tym zrobić? Jak nie ulec pokusie? Biblia mówi o tym, że przez Chrystusa otrzymaliśmy pomoc w postaci nowego człowieka, którego Bóg dał do naszego wnętrza. I ten Boży człowiek każdego dnia ma się odnawiać ustawicznie, tak jak ustawicznie nasze myśli i serca są złe i nas prowadzą do katastrofy, tak ten nowy człowiek ustawicznie ma się upodabniać do obrazu Pana Jezusa,
który jest tym drugim Adamem nazwanym przez apostoła Pawła. Tym drugim kształtowanym w nas. Zatem pomiędzy starym człowiekiem a nowym człowiekiem nie ma zgody, nie ma możliwości zawarcia układu, nie ma sposobu, aby jeden z drugim się porozumiał, dogadał. Nie można jednocześnie iść w prawo i w lewo. Nie można Bogu służyć i mamonie. Nie można jednocześnie poddać się Bogu i poddawać się tym wszystkim innym używkom tego świata. Jakub w 4 rozdziale, 1 wersecie powie, że namiętności nasze toczą bój w członkach naszych. To właśnie z tego powodu. Dwóch ludzi w jednym ciele. Jakby dwie osobowości. Bez tego nowego człowieka w nas nie byłoby tam żadnej walki. Bralibyśmy życie jak leci. Namiętności bez Chrystusa górowały w naszym życiu, dominowały, decydowały, prowadziły nas do grzechu. W końcowym rozliczeniu na śmierć. Ale teraz toczy się bitwa. Tak przynajmniej powinno być. Apostoł Paweł mówi więc w innym liście, to jest 1 Koryntian 9 rozdział. Ja tedy biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Krótko mówiąc, Paweł wie, że musi pilnować własnego życia najpierw, jeżeli chce być zwiastunem i przykładem i wzorem do naśladowania dla innych ludzi. Więc, bracie i siostro, czy toczysz walkę z pokusami? Czy to można nazwać w twoim życiu walką, bojem? Czy w twoim życiu ma miejsce coś takiego? Bój to jest znak, że się nie poddajesz. Pokusa jest taką niezwykłą okolicznością, w jakiej się znajdujemy. Nie przychodzi, już wiemy, z zewnątrz, ale jest czymś trudnym do przezwyciężenia, takim trudnym, natrętnym pragnieniem, które przychodzi z wnętrza naszego. Jakub mówi dalej, 15-16 werset. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. I zwróćmy uwagę, jakiego obrazu tutaj użył Jakub, żeby zilustrować skutki działania tych złych pragnień. Używa on obrazu poczętego dziecka. Poczętego dziecka, które przychodzi na świat, przynosi owoc w swoim życiu, który gdy dojrzeje, doprowadza go do śmierci. Jednym słowem, tak wygląda w wielkim uproszczeniu życie człowieka bez Boga. Taka jest też przyszłość dla namiętności i pożądliwości, którymi poddaje się człowiek. I pewien kaznodzieja, rozważając ten opis, słuchajcie, użył takiego porównania, cytuję: poddanie się pokusie jest jak zatrudnienie płatnego mordercy, by doprowadził do urodzenia martwego dziecka. Poddanie się pokusie jest jak zatrudnienie płatnego mordercy, by doprowadził do urodzenia martwego dziecka. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Tak właśnie działają namiętności, żądze, pożądliwości, stare pragnienia. Zabijają życie w zarodku. Jakub więc uczula nas, uczula Kościół, uwrażliwia na to, że ten proces jest zawsze taki sam. Biegnie, ma swój początek i ma swój koniec. Biegnie od początku aż do śmierci. I z tego powodu mamy nie błądzić, mamy nie żyć w jakichś złudzeniach, mamy nie żyć w błędnych przekonaniach o sobie i o Bogu. Apostoł Paweł mówi: bracia, to jest 1 Koryntian 14, rozdział 20 werset. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Przychodzimy na świat w grzechu, lecz czy ktoś z nas potrafi to zło dostrzec w niemowlęciu? Powiecie, katolicy chrzczą, żeby zmazać grzech pierworodny. No i zmazują ten grzech pierworodny i zmazać go jakoś nie potrafią, nie? Dziecko wzrasta i potem, nie wiem, jest taki życiorys zbiera na przykład. Ale był ochrzczony. No bo to tak nie działa. Już abstrahując, nie każde zamoczenie czy pokropienie można nazwać chrztem, patrząc na Biblię. Przychodzimy na świat w grzechu.
w niemowlęciu zaś widzimy niewinność. I takimi mamy być w złem jak niemowlęta, niewinni. W myśleniu zaś mamy dojrzewać, a nie zachowywać się ciągle, jakbyśmy byli wiecznymi dziećmi. Jakbyśmy ciągle robili te same błędy, ciągle potykali się o ten sam kamień. Oczywiście byli tacy ludzie, list do Hebrajczyków mówi, zważywszy na czas powinni być nauczycielami, ale co mówi autor, że potrzebują nadal mleka. Potrzebowali nadal uczyć się podstaw nauki Bożej, bo przypominali w swoim myśleniu małe dzieci. Nie mieli dojrzałego myślenia, aby móc rozróżniać między tym, co jest dobre, a tym, co jest złe. Za chwilę dojdziemy do tego, skąd to się bierze, że człowiek jest w stanie czynić różnicę. Aby mógł zwyciężać swoje duchowe zmagania, muszę myśleć właściwie. List do Filipian, choćby 4 rozdział, 8-9 werset, powiada nam: bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego nauczyliście się, co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi apostoł Paweł. Dodaje, a Bóg pokoju będzie z wami. To nasz umysł jest tym terenem, gdzie toczy się bitwa. I przeciwnik, trzeba przyznać, wybrał najlepsze z jego punktu widzenia pole bitwy. Wie, że jeśli przegrasz w swoim myśleniu, to przegrasz w każdym innym miejscu oporu. Nasze czyny i nasze dążenia wynikają właśnie z naszego myślenia. Bóg zapewnia wszelką pomoc, abyśmy zwyciężali w naszych zmaganiach z pokusami i wie dobrze, gdzie toczy się bitwa. Otwórzcie więc 2 list do Koryntian, 10 rozdział, 4 i 5 werset. On mówi o tym, gdzie toczy się bitwa i o tym, jaką pomoc masz od Boga. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Zobacz, mamy oręż do walki, przekład dosłowny mówi, narzędzia naszej walki duchowej są takie, są zdolne do burzenia, do unicestwienia złych zamysłów. To są między innymi te nasze złe pragnienia, dążenia serca. To ta pycha, to ta wrodzona niechęć do poddania się Bogu. I tutaj w tej bitwie, w chwili pokusy jest bardzo ważny moment. I jeśli go przeoczysz, oj, biada ci, biada mi. Gdy przychodzi pokusa, z nią przychodzą zawsze pewne natrętne myśli serca. Pokusa daje ułożony już scenariusz twojego postępowania, plan. Nęci cię, pociąga tak mocno, że wydaje ci się, że musisz się temu poddać. Wydaje się, że to jedyny sposób, aby ulżyć sobie i pozbyć się pokusy. Jak to właśnie mawiają ludzie u wujka Google'a, kiedy to wygooglujesz. W praktyce to może oznaczać, że twój język zacznie pleść nieodpowiednie rzeczy, wybuchnie. Zaczniesz robić to, czego nie powinieneś czynić. Zaczniesz dążyć do miejsca, w którym pożądliwość rodzi grzech, a grzech doprowadzi się do śmierci. To już jest, wiecie, równia pochyła. Człowiek leci na równi pochyłej, powiesz sobie, a jeszcze jestem w stanie się zatrzymać. A to jest taka równia pochyła, jakby ktoś ją smalcem posmarował. Czy ci się podoba, czy nie, lecisz dalej. Każda w historii ludzkości wygrana bitwa i ta przegrana miała jakiś decydujący moment. Przyznacie, nie? Tak było. Od tego momentu właściwie szala walki się przechylała w inną stronę. Ktoś przechylił w jakimś momencie szalę zwycięstwa właśnie na swoją. I gdy stoisz w obliczu pokusy, też jest taki moment. Każdy ma taki moment, choć każdy może go mieć w innym miejscu swojego zmagania. Nie powiem wam, gdzie on jest. Tego się nie da tak określić jednorazowo dla każdego czy dla jakiejś pokusy. Ale wiem, co wtedy należy zrobić, co wtedy człowiek powinien przedsięwziąć. Od tego zależy los całej bitwy. W przypadku Józefa my wiemy, gdzie ten moment był.
kiedy znalazł się w sypialni żony Potyfara. To jedyny sposób, jaki był, żeby wyjść z tej sytuacji, z tej pokusy, to było uciec, wziąć nogi za pas i uciekać. Miał tyle oleju w głowie, że wiedział, że jest za słaby na wszystko, co dalej już się potoczy, jak w dominie. Puszczasz jedno i lecą następne. W przypadku Dawida to było usłuchanie kogoś. To ciekawe, że on często właśnie miał takie sytuacje, że zanim przyszedł lub mógłby przyjść jego upadek, bo nie zawsze przyszedł, to był ktoś, kto mu coś powiedział. I tak naprawdę próbował go zatrzymać. W sytuacji z Betrzebą słudzy mu mówili, kto ona jest. To miało dotrzeć do jego świadomości, że to nie jest dla niego kobieta. W przypadku, kiedy chciał zabić wszystkich ludzi w domu niejakiego głupca, to jego żona Abigail przyszła na spotkanie Dawida i co? Prosiła go, ażeby nie był winny krwi niewinnej. I on wtedy sobie uświadomił, że on chce po prostu zabić wszystkich ludzi, którzy są w domu Nabala. A przecież sobie niewinni ludzie musieli słuchać swego pana. I wiecie, zawsze w chwili pokusy przychodzi jakiś moment przełomowy i to jest moment, w którym albo przegrasz, albo wygrasz. I wiesz, od Boga masz wyposażenie do walki właśnie na ten moment. Ma ono to wyposażenie, ma ono moc burzyć, unicestwiać, tłumić wszelki sprzeciw poznaniu Boga. Ma ono moc zmuszać wszelką złą myśl do poddania się myśli Chrystusowej. Tego za mnie, za ciebie już nie zrobi Bóg. Wszystko ci dał. To nie wszystko z tych dobrych wiadomości. Bóg uczynił jeszcze jedną wielką rzecz dla nas w prezencie. Mianowicie ograniczył siłę tych pokus, abyśmy mogli je znieść. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 13 werset. Czytamy: dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. To trochę wygląda jak w życiu Joba, gdzie Bóg postawił diabłu granicę i powiedział, ale dotąd możesz, a odtąd już ci nie wolno. Nie możesz więc powiedzieć sobie po przegranej walce, że Bóg dopuścił do ciebie coś silniejszego, niż byłeś w stanie przezwyciężyć. Bo Bóg jest wierny. Bóg ogranicza, powstrzymuje moc zła. Daje też wyjście, abyśmy mogli znieść pokusę, zwyciężyć w niej. On daje wyjście, czyli są rozwiązania. Jeśli nie skorzystam, nie zwyciężę. Decydującym momentem duchowej bitwy w chwili pokus jest zmuszenie siebie do pewnego działania, które czasem jest na wspak naszym odczuciom, bo przecież pokusy i pożądliwości co robią? Nęcą. Więc nijak się to może mieć do tego, co czujesz. Ale wszystko polega na tym, czy poddasz się w posłuszeństwo Chrystusowi. Tą wszelką myśl. To jest Boże rozwiązanie, które ma moc. Mamy cały Boży oręż. Najpierw musisz rozpoznać, co jest dobre, a co jest złe, prawda? I skąd o tym wiemy? Masz do tego Boże Słowo. Pomyślmy, w jaki sposób Pan Jezus odpierał te perfidne ataki diabła na pustyni podczas kuszenia. Jezus, czytamy, wypowiadał tam Boże Słowo. I nad konkretnym pokuszeniem padało konkretne słowo. Słowo wyznane ustami nie jest pustym zaklęciem, które powstrzymuje moc żądzy. Musisz wierzyć temu, co wypowiadasz. Musisz wierzyć temu słowu. A wiara, czytamy, to zwycięstwo nasze, prawda? Był taki człowiek, niesamowity człowiek. Nazywał się Uzjasz. Uzjasz był genialnym wodzem. Był niespotykanym strategiem. Był wynalazcą. Był reformatorem. Za jego życia to państwo odbiło się od naprawdę prawie że zapaści.
I zobaczcie, do jakiego momentu wszystko tak dobrze szło. To jest druga księga Kronik, 26 rozdział, 5 werset. Pierwsza i mamy drugą. Druga księga Kronik, 26 rozdział, 5 werset. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Co to, to ten postać, ten Zachariasz? Kto to taki szczególny? To był kapłan. A kapłani mieli taką rolę, aby stawać przed królem i mieć w nosie jego królewską władzę. I mówili mu, to jest dobre, a to jest złe. Tak Pan mówi do ciebie, a tak do ciebie nie powiedział. Zobacz, co jest napisane. A każdy król miał własny odpis pisma. Tak masz czynić, aby mieć powodzenie, a tak nie wolno ci. To byli ludzie, którzy się nie bali królów. Ale to nam mówi o tym, że nie ma zwycięstwa w pokusach bez społeczności ze Słowem Bożym. Tak długo jak ten człowiek miał u boku Zachariasza, tak długo miał Słowo Boże. A kiedy Słowo odeszło, przeczytajcie historię Uzjasza, popadł w pychę. To był pyszałek, egoista, który słucha tylko siebie. Nic do niego nie docierało, nie dogadałbyś się z tym człowiekiem. Nawet jakbyś to samo mówił, to on to co innego by rozumiał. Zobaczcie, Słowo Boże jest takim wielkim orężem. Pan Jezus na pustyni, gdy był kuszony, używał Słowa Bożego, ale on jeszcze dodatkowo, co wiemy, pościł. Post za czasów Jezusa to była praktyka, już spowszedniała, taka rutynowa. Już zapomniano, czym jest prawdziwy post. Trzeba by sięgnąć do Izajasza. Ach, my nie musimy aż tak, my możemy do jakiegoś z poprzednich kazań, z nabożeństw. Tam Izajasz był cytowany i wiele innych fragmentów o poście. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich Pan Jezus, do uczniów, módlcie się, abyście nie popadli pokuszeniu, czy nie ulegli pokusie. A więc modlitwa, kolejny oręż, aby nie ulec pokuszeniom, a uczniowie wtedy spali. Jakiej pokusie nie uległ Jezus, której ulegli później uczniowie? Bo chodziło o tą samą sytuację. Pan Jezus uchylił rąbka tajemnicy w Ewangelii. Łukasz, 22 rozdział, 42 werset. Mówi, Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niechaj się stanie. No i czyja wola wykonała się w życiu Jezusa? Ojca wola. A czyja wykonała się wola w życiu uczniów, kiedy Jego pojmali? Boga? Kiedy Piotr 3 razy się zapiera, że w ogóle zna Jezusa, że ma coś z nim wspólnego. Wszyscy uciekli, wszyscy go zostawili. Spali i nie ulegli, nie mieli siły, aby nie ulec pokusie. Ale Jezus, wiemy, modlił się o nich, aby nie ustała wiara Piotra i jego uczniów. A on, kiedy sam się kiedyś nawróci, aby umacniał swoich braci. Jezus oczywiście nie walczył z krwią i ciałem, ale z diabłem. A my walczymy z naszą starą naturą. I to jest walka na całe życie. Zbliżamy się powoli do końca. Już chcę lądować. Czy my wyznajemy, wszak nie moja wola, ale Twoja wola niechaj się stanie? To jest taka istota walki duchowej, sedno problemu. Czyje na wierzchu? Moje czy to, co od Pana? Moje to nie zawsze to, co jest dobre, ponieważ jest ta stara natura, która pożąda i nęci i układa nam życie do przodu. I zbliżając się do tego końca, zobaczcie, 1 Mojżeszowa, 4 rozdział, 7 werset, czytamy takie wezwanie. Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Wiecie, jak to brzmi w innym przekładzie? Miałbyś twarz pogodną, gdybyś czynił dobrze.
miałbyś twarz pogodną. Porażki, upadki, niewłaściwy scenariusz, poddanie się pokusom zabierają człowiekowi radość Ducha Świętego. Tą codzienną radość z chrześcijańskiego życia, z mojej relacji z Panem. A gadać potrafimy dalej, ale już odbierać nie. Nie dziwmy się, że Dawid przytaczany dzisiaj modlił się: Panie, przywróć mi radość z wybawienia mego. Wielu ludzi przegrywa bitwy z pokusami. Nie panują nad grzechem. Nie opierają się pokusom. Nie korzystają z Bożego potencjału. Dlatego, że wcześniej ma miejsce już problem. Wiecie, jaki wcześniej jest problem? Słowo Boże jest okazjonalną wartością w naszym życiu. I kiedy Słowo Boże jest tylko taką okazją na niedzielę, to takim ludziom bardzo łatwo jest ulegać pokusom. To tak na przebudzenie. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy umartwiacie, sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. List do Rzymian, 8:13. I więc wszelki datek dobry, musimy powiedzieć, wszelki dar doskonały wstępuje od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej odmiany ani chwilowego zaćmienia. Taka jest prawda o naszym Bogu. On istnieje po to, żeby nas wybawić, uratować, zbawić, wyprowadzić, dać zwycięstwo. Wszystko, co dobre, co najlepsze jest zawsze od Niego. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy. Możesz oprzeć się na Bożej wierności, nie na swoich siłach, gdy staczasz jakąkolwiek walkę z pokusą. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Dosłownie czytamy tutaj, że w swojej woli Bóg zrodził nas przez słowo, abyśmy byli pierwszym plonem, owocem Jego stworzenia. Tego nowego człowieka, który każdego dnia odnawiać się ma, upodabniając się do Chrystusa. To Boże dzieło opiera się o łaskę Boga. On nas zrodził, gdy zechciał. On nas wychowuje. On doskonalić chce naszą wiarę. On chce dać naszemu życiu zwycięstwo. Przez słowo wszystko powstało do życia z Bogiem. I przez słowo może trwać w tej relacji z Bogiem. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Zobacz, ile łaska Boga uczyniła w twoim życiu. Łaska nie jest okazywana nadaremnie. Może myślisz o tych trudnych chwilach, o tych różnych doświadczeniach, tych zewnętrznych, tych zdarzeniach losowych. Pomyśl też o pokusach. Pomyśl o takich rzeczach, które po prostu tak naprawdę oddalają cię od Boga. Nie przybliżają cię do Bożej woli. Może to jest choćby o milimetr, choćby o centymetr dalej od Boga. Ale kiedy te centymetry będą się dodawały przez kolejne dni, to będzie cały kilometr od Boga. Kto się schyli z was po jeden grosz, kiedy leży na chodniku? Coraz mniej ludzi się schyli. No, chyba zabobonni to jeszcze. Mam nadzieję, że wierzący to nie są ludzie zabobonni. Nie schylamy się po jeden grosz. Ale gdyby tak każdego dnia zbierać do takiego słoja jeden grosz i po jakimś czasie wypełniłby się ten jeden grosz, to wiesz co? Prawdopodobnie mógłbyś wziąć swoje dziecko na lody. A kiedy leżałaby już jakaś stówa, czy nawet 20 złotych, to już się schylisz po to, prawda? A więc zobacz, tak samo jest z uleganiem pokusom. Może chodzić o małe rzeczy. Możesz chodzić o tylko, że dzisiaj. Ale to wszystko, jeśli upadasz, jeśli ulegasz rzeźbi na nowo w tobie starego człowieka, któremu dajesz głos w twoim życiu, aby twoje życie ciągle skręcało w prawo, czyli ciągle do rowu, jak w tym samochodzie z uszkodzonym układem kierowniczym. Jakub mówi, i należy zastosować to również do tego, co czytaliśmy dzisiaj. Błogosławiony mąż, mogę powiedzieć błogosławiony człowiek, który wytrwa w próbie,
bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy Go miłują. Bóg ceni sobie Twoje zwycięstwa. Bóg zwraca uwagę na te zwycięstwa. Tak samo jak widzi porażki, bo grzechu przed Bogiem nie można ukryć. Ale kiedy wytrwasz w próbie, kiedy wytrzymasz, Bóg ma dla ciebie nagrodę, Bóg ma wieniec. Pokusa tak naprawdę jest tym, co odsłania prawdę o tym, co najbardziej kochamy. I bywa tak, że w chwilach pokus nie jest prawdą to, że kochamy najbardziej Boga. Ale Bóg daje wszystko, co tylko w Jego mocy, a moc ma nieograniczoną, abyśmy zwyciężyli w każdej z pokus, w każdej takiej sytuacji, trudnej w naszym życiu. A więc powołał nas, abyśmy zwyciężali, abyśmy szli i owoc wydawali, i by ten owoc w naszym życiu był trwały. Nie na chwilę. Nie raz na wozie, raz pod wozem, jak to mówi przysłowie. Chciejmy, drodzy, przyjąć to słowo Jakuba, z listu Jakuba i, cóż, powiedziałbym, do walki, bracia, siostry. Do walki każdego dnia na nowo powstawać i walczyć w imieniu Pana. Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, że ono jest źródłem wszelkiej pociechy, wszelkiej nadziei, ale Panie, Twoje słowo nigdy nie wraca się puste, ale wykonuje tą pracę, dla której Ty go posyłasz. Panie, i to słowo jest pełne mocy do zwyciężania zarówno diabła, jak i tej starej natury, tego starego posiewu, tych starych chwastów w naszym wnętrzu. Panie, one mają moc, aby wyrastać, ale Ty masz większą moc, aby one nigdy nie wyrosły. Proszę Cię, Panie, abyś dawał nam zwycięstwo, Panie, w tych pokusach, w tych trudnych sytuacjach, które z naszego wnętrza płyną. Panie, darowałeś nam każdą z możliwych rzeczy. Darowałeś nam cudowną zbroję od Boga, od Twego Ojca, abyśmy zwyciężali wszelkie zasadzki diabelskie, abyśmy unikali wszelkich sideł i mogli ostać się w każdym dniu złym. Proszę Cię, Panie, oświeć nas, objaw nam to, jak wielki oręż posiadamy. Panie, przywiąż nas ze Słowem Twoim, abyśmy nie odstępowali od Słowa, aby Słowo było blisko nas, w naszych sercach, na naszych umysłach, abyśmy mieli czym walczyć, abyśmy w dniu złym mieli naprawdę ten oręż Ducha Świętego w naszym życiu, gotowy do użytku. Proszę Cię, Panie, o łaskę dla wszystkich upadających, wszystkich, którzy się źle mają, ten duchowy sposób, którzy ulegają jakimś pokusom. Panie, Ty masz moc i jedynie Ty masz moc, aby postawić nas na trwałym gruncie i dać zwycięstwo. Tobie składam dziękczynienie, Boże, że wszystko dobrze przygotowałeś. Wszystko cudownie stworzyłeś. Wszystko, co stworzyłeś, było bardzo dobre. I wszelkie dobro, jakie otrzymujemy, wszelki dar, który Ty, Panie, w swojej hojności nam dajesz, wyznaję, Panie, że jest doskonały. Panie, to my wszystko zepsuliśmy. I teraz Ty nas ratujesz. I to jest łaska, i to jest cudowne. Dziękuję Ci, Panie, za Twoją miłość, za Twoją litość, za to, że pochylasz się nad grzesznikiem. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen. Drodzy, zaśpiewajmy.